Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Już trzecią dobę trwają poszukiwania zaginionej 73-letniej Władysławy Kaczmarczyk, która w sobotni poranek wyszła z domu przy ulicy Dąbrowskiego 8A w Myślenicach i udała się w nieznanym jak dotąd kierunku. No, udać to się raczej nie mogła gdzieś daleko, bo ostatnio miała nogę uszkodzoną. Także tylko w obejściu domowym tutaj się poruszała. Od przedświąt już nie była nawet w mieście, bo żeśmy wszystko sprawdzili. U znajomych żeśmy byli też, każdy stwierdził, że po prostu przed świętami ją ostatni raz widział po prostu i co była u nich, nie? I w sobotę rano zeszłem na dół, no i chciałem jej zrobić zakupy, nie? No już jej nie było. No ale stwierdziłem, no może jest u sąsiadki gdzieś albo coś poszła, nie? Bo nie, charakterystyczne było to, że nie zamknęła drzwi i nie wzięła żadnej kurtki. No to myślałem tutaj do sąsiadki, bo chodziła na kawę nieraz. Teraz jak miała nogę uszkodzoną, to nie chodziła, no ale takie mnie pikło, nie? No poszedłem na zakupy, wróciłem, dalej jej nie ma. No i zaczęliśmy już szukać wtedy po sąsiadach i po znajomych tam, gdzie się udawała, nie? Także ona po prostu, na mój rozum, ona daleko od domu nie mogła odejść. No, nie mogła. Jedynie no, co do ulicy. No. No tyle ja mogę powiedzieć, no. No szukamy ją już wszędzie, no już od 2 dni, no. No. Po prostu, no, no już nie wiemy, co mamy zrobić w ogóle. W internecie żeśmy ogłoszenie dali wszędzie, w kościołach, no wszędzie, no policja też szuka, no nie ma. W poszukiwania włączyły się zarówno myślenickie służby, policja, straż pożarna, GOPR, jak również rodzina i znajomi zaginionej. Te poszukiwania miały taki kulminacyjny, bardzo intensywny moment wczoraj, w niedzielę, w godzinach popołudniowych. I wówczas wspierały nas oczywiście inne służby, strażacy zawodowi i ochotnicy. Wspierali nas funkcjonariusze GOPR-u, wspierali nas również oddziały policyjne, które zostały w tym celu skierowane do Myślenic z Krakowa. Mieliśmy również w użyciu jednostkę ratowniczą strażaków z Kent. Również był użyty śmigłowiec policyjny z kamerą termowizyjną, który krążył nad miastem. Także w sumie w niedzielę tych służb było użytych co najmniej kilkadziesiąt osób. Bardzo, bardzo intensywnie w te poszukiwania włączyli się policjanci ogniwa prewencyjnego myślenickiej policji, a to wiązało się przede wszystkim z fizycznym, takim na piechotę przeszukaniem czy poproszeniem o otwarcie ogródków do posesji, czy jeżeli były oczywiście otwarte, to i okoliczne domostwa, bardzo wiele takich kontroli za zgodą oczywiście właścicieli było prowadzonych, a to wiązało się z tym, że być może zaginiona mogła na któreś podwórko po prostu zabłądzić. Jeżeli chodzi o pewne hipotezy, no mamy tu zagadki. Do tej pory są niewyjaśnione pewne kwestie, mianowicie pani Władysława prawdopodobnie opuściła dom w godzinach porannych w sobotę. I tutaj pojawia się no, pewna zagadka związana z tym, że pozostawiła dokumenty, pozostawiła wierzchnie okrycie, takie jak płaszcze, kurtki, które no, byłyby stosowne do tej aury i prawdopodobnie opuściła mieszkanie tylko w swetrze. Tak przynajmniej wynika z relacji domowników. Pozostawiła również ortopedyczną kulę, laskę, którą się zazwyczaj podpierała. No, jest to dość niezrozumiałe, dlatego że używała tej kuli na co dzień. Jak można rozpoznać panią Władysławę? Ona zawsze chodziła w chustce, nigdy nie chodziła bez chustki, także zawsze miała chustkę na głowę wiązaną pod szyją tutaj. To jest było charakterystyczne i zawsze się ubierała grubo. Nawet w lecie chodziła w takiej wiatrówce. No. Niemożliwe jest, że po prostu poszła gdzieś bez ubrania. No chyba, że no nie wiem. Coś nagle ją gdzieś do czegoś pociągnęło, ale nie jesteśmy w stanie nic po prostu powiedzieć. Poszukiwania w dalszym ciągu trwają, patrole policyjne mają już od dłuższego czasu zdjęcie. To zdjęcie jest oczywiście pokazywane mieszkańcom, pokazywane jest przygodnym osobom. Cały czas pytają, rozmawiają z ludźmi. Oczywiście liczymy też na pomoc internautów, na pomoc osób, które korzystają z mediów elektronicznych, ale i tych, które po prostu mogą zadzwonić do nas, opowiedzieć o jakichkolwiek okolicznościach, które doprowadziłyby nas do miejsca pobytu pani Władysławy.
Jeśli ktokolwiek, gdziekolwiek widział zaginioną panią Władysławę Kaczmarczyk, prosimy o kontakt z najbliższym posterunkiem policji lub Komendą Powiatową Policji w Myślenicach pod numerem 997 lub 112.